książkach dla młodzieży odważnie pokazuje problemy dorastania. Z daleka od nachalnego dydaktyzmu mówi o inicjacji i odkrywaniu siebie. W powieściach dla dorosłych jej bohaterki poszukują bliskości, miłości, walczą z rutyną i banałem dnia codziennego. Przed Państwem popularna pisarka, poetka i dziennikarka Marta Fox. Zapraszam. Witam Panią, Pani Marto, bardzo serdecznie w programie Siadamy z Kulturą. Postaram się poruszyć większość tematów, z którymi Pani jest blisko związana. Tematów dotyczących pisarstwa, ale również dziennikarstwa, poezji jako takiej, plus troszkę teatr, troszkę związki tutaj z Sosnowcem, z Zagłębiem, praca zawodowa. Także jest Pani osobą niezwykle z jednej strony charyzmatyczną, a z drugiej powiedziałabym taką, która różnych dziedzin sztuki się w jakimś sensie podejmowała, ale zacznę od bardzo istotnej kwestii, mianowicie, czy ktokolwiek, kiedykolwiek, bo nie znalazłam, albo źle, groźnie, no. albo źle szukałam, nazwał Panią Hanką Bielicką literatury. O nie, nigdy, ale ja nie wiem, czy by mi się to podobało. A co by to miało znaczyć? Chodzi o kapelusz. A chodzi o kapelusz. A no to dobrze, to już się nie boję, bo już myślałam, że jakieś inne podobieństwa. Nie, nic kabaretowego, nic z satyrą. Chodzi... Nie, nikt mnie nigdy tak nie nazwał. Nie. A mnie ciągle się nasuwa, żeby Panią tak nazywać. Tak. Ale to może jeszcze za 10 lat, bo myślę, że jak będę taką Panią po 70, to wtedy będę bardziej... Może się utożsamiała z Hanką Bielicką, przynajmniej z taką, jaką ja ją pamiętałam. No właśnie, bo pamiętamy ją tą starszą, tak, prawda, tą nobliwą. A chodzi mi o kapelusz, ponieważ w Pani twórczości jednak ten kapelusz to jest istotny atrybut. Z jednej strony kapelusz zdejmuje ostatni tytuł... Mojej pierwszej książki. Tak, dokładnie. Z drugiej strony na kilku okładkach Pani książek, nawet tych dla młodzieży, gdzieś ten kapelusz też się pojawia. No a później świetne felietony publikowane w Śląsku, również zebrane w... Listy spod kapelusza, one miały taki tytuł. Ale to miłe, że Pani o tym kapeluszu zaczęła mówić. Pamiętam taki przełomowy moment kapeluszowy, że tak powiem, w moim życiu. Kiedy skończyłam 40 lat, doszłam do wniosku, że powinnam ubierać się tak troszeczkę bardziej dystyngowanie. Wprawdzie ja zawsze lubiłam kapelusze i zawsze lubiłam zwiewne, długie, hipisowskie spódnice i gdzieś do tej pory mi to pozostało, ale wtedy pamiętam właśnie gdzieś tak 20 lat temu była taka moda na takie klasyczne kostiumiki i ja sobie taki pierwszy w życiu klasyczny kostiumik zafundowałam, on był takiego koloru ekri, do tego miałam właśnie podobny kapelusz. O, i tę słynną walizeczkę w kratkę, taką białą, przywiezioną zresztą z czeskiego Cieszyna. I pamiętam, że wtedy Iza Wach-Malicka zrobiła ze mną pierwszy wywiad do Dziennika Zachodniego. To był chyba rok 92, być może trzeci, gdzieś tak. I właśnie też rozmawiałyśmy o tym kapeluszu i ona mnie dopytywała, dlaczego. I tak właśnie wyróżniałam się, to fakt. I ja sobie wtedy tak wymyśliłam albo i powiedziałam, ale to była to był jakiś rodzaj takiej rzeczywiście mojej codziennej filozofii, filozofii na co dzień, że jak ja będę nosiła zawsze kapelusz i ten kostiumik i tę chociażby walizeczkę, to ja nie będę nosiła siatek. No bo jak nosić siatki, prawda, w dwóch rękach i jeszcze ten kapelusz, to będzie śmieszne. Więc walizeczka się okazała takim moim znakiem rozpoznawczym, kapelusz drugim znakiem rozpoznawczym. Walizeczka skądinąd przydatna, bo można było włożyć do niej ser i pół kilo słoniny, nie mówiąc o książkach, wszystko razem wymieszać i dalej się było damą, prawda? Walizeczka, kapelusz i tak dalej. Więc ten kapelusz dla mnie jest taką formą również autokreacji.
A tak. Ostatnio w Pani twórczości bardzo często pojawia się motyw kreowania siebie jako pisarki, określania siebie. Myślę tutaj szczególnie o tych najnowszych książkach, które są takie paraeseistyczne, powiedziałabym. Autoportret z lisiczką i druga książka, czyli Święta Rita od rzeczy niemożliwych. Mhm. Tak, szczególnie w autoportrecie z lisiczką, tam ten problem kreacji autorskiej poruszam, ale skupiam się mniej na wyglądzie zewnętrznym, chociaż wie Pani, że to jest dosyć istotne, przyzwyczaić swoich czytelników do tego, że się ma jakiś swój styl, taki chociażby w ubieraniu się, coś takie, jakieś gadżety, które by mnie gdzieś rozpoznawały również. Pamiętam, że raz zrobiłam wyłom, przyjechałam na jakieś spotkanie autorskie prosto, w biegu, jakoś tak nie zdążyłam się przebrać i weszłam na salę w spodniach, ja prawie w ogóle nie chodzę w spodniach, ja nie wiem dlaczego, skąd te spodnie, w spodniach i w jakiejś bluzeczce. I zobaczyłam, że wszyscy byli nieprawdopodobnie rozczarowani, ponieważ oczekiwali właśnie takiej kobiety, która ma charakterystyczną długą spódnicę. Tak, i jeszcze... czy kapelusz, czy jakiś wachlarz, czy coś. Ale wracając do kreacji autorskiej i w ogóle do określania siebie jako pisarki, swoich jakichś takich rytuałów z tym związanych, ja dużo miejsca poświęcam tutaj w autoportrecie z lisiczką, ponieważ mnie szczególnie interesuje jedna rzecz, mianowicie... Kiedy przychodzę na spotkanie autorskie, to czytelnicy chcą we mnie widzieć, chcą mnie jak gdyby utożsamić z bohaterkami mojej książki, z moich książek. I ja się bronię, ja tłumaczę, ale czytelnik wie swoje. On i tak idzie tymi tropami biograficznymi i ja ostatnio pomyślałam, że nie będę w ogóle reagować, że już nie będę tego tłumaczyć, że to się jakoś tak rozmija z celem, że Amos Oz w swojej autobiograficznej opowieści tak niesamowicie dużo na ten temat i pięknie, i już lepiej nie można opowiedział. I Jerzy Pilch, chociażby pod Mocnym Aniołem, tylu innych pisarzy o tym mówiło, że pisarz to nie jest bohater, że narrator nie musi być utożsamiany z pisarzem i tak dalej, i tak dalej. Ale my od kołyski. Co autor tym miał bardziej, na myśli? Tak, a tym bardziej jeszcze dzisiaj w tych plotkarskich czasach, kiedy tropimy te plotki, kiedy chcielibyśmy wyłuskać coś. Po wydaniu mojej powieści Kobieta zaklęta w kamień, ja postanowiłam się troszeczkę... właściwie pisząc, zabawić z czytelnikiem, mianowicie wykreowałam główną bohaterkę, która jest kobietą w moim wieku i która jest pisarką. Zrobiłam to po to, żeby poopowiadać o swoich osobistych rytuałach pisarskich, ale oczywiście fabułę wymyśliłam. Tę postać też w dużym stopniu wymyśliłam. Ale potem poszłam jeszcze dalej. Postanowiłam trochę zamącić i pozmieniałam troszeczkę tytuły moich książek, na przykład jeśli napisałam Do rana daleko, to w powieści ta bohaterka napisała powieść Do rana tak blisko, czy coś. I czytelnicy specjalnie sobie to wszystko układali. Do tego stopnia, że kiedyś zadzwoniła do mnie jedna z jakichś znajomych, która powiedziała tak, proszę pani, my już wiemy, dlaczego pani tak lubi jeździć do Paryża. My, czytelniczki, które gdzieś tam w jakimś klubie czytelniczym, dyskusyjnym na ten temat rozmawiały. No więc ja byłam bardzo ciekawa, co też ona powie. A ona mówi tak, po prostu, pani tam ma nieślubnego syna i pani go odwiedza. Więc, moja bohaterka ma nieślubnego syna, więc ja też mam. No, skądinąd bardzo by mi się spodobało to, żeby mieć syna, prawda? Znaczy, mężczyzna raczej by się o tym mógł dowiedzieć. Z kobietą jest troszkę trudniej, prawda? Tak. No ale właśnie, także różnymi tropami to wszystko błądzi. Z jednej strony przyzwyczaiła Pani czytelników do tego utożsamiania swoich, jakby utożsamiania siebie z bohaterkami swoich książek, ponieważ tytuły tych pierwszych publikacji dla młodzieży były właśnie związane poniekąd tak na granicy z biografią. Agaton, Gagaton, prawda? Magda Doc, to tak. Już ewidentnie jest tak sugestią. Ale proszę zauważyć,
Magda i Agata, imiona moich córek, to są moje ukochane, ulubione imiona, prawda? Więc jeśli ja pisałam pierwsze powieści, no to było oczywiste, że muszę nadać takie imiona moim bohaterkom. Oczywiście w Magdzie nijak się to ma do mojej córki, ani nawet do mnie. Tam bohaterka tuż przed maturą rodzi córeczkę, której daje na imię Paulina. Tutaj jest powieść obyczajowa, psychologiczna, prawda? Chciałam pokazać różne rzeczy w tej powieści. Ale przecież ani ja nie urodziłam swojej córki przed maturą. Ma pani trzech wnuków. Tak, ale ani moja córka wtedy jeszcze nie była ani mężatką, ani w ciąży, ani, prawda, nic. Oczywiście, bardziej w Agatonie, bo w Agatonie rzeczywiście może chciałam, może dużo, rzeczywiście dużo czerpałam gdzieś tam ze swoich codziennych przygód, ale je zmieniałam, koloryzowałam. Przecież nigdy w życiu bym nie zdradziła tajemnic moich córek. Przecież jest pani matką, będzie pani widziała, jak to jest, że jak dziecko powierzy tajemnicę, to przecież nie można, bo drugi raz nigdy nic nie powie. Więc ja pewne rzeczy takie, o których mogłam napisać, pisałam, ale koloryzowałam, wymyślałam. Ja mam ponoć taką naturę, że niektórzy znajomi się dziwią, dlaczego tobie się różne rzeczy śmieszne przydarzają, dlaczego mnie się nie przydarzają. Ja nawet nie wiem, czy one mi się tak naprawdę przydarzają. To znaczy, rzeczywiście różne rzeczy mi się przydarzają, ale w momencie, zanim ja dojadę do domu, to ja już wiem, jak ja opowiem to, co mi się przydarzyło. I ja wiem, ile to się różni od tego, co było naprawdę. A kiedy opowiadam tę historię po raz kolejny, to ona czasami miewa zupełnie inne zakończenia, o czym wie na przykład moja rodzina czy mój mąż, którzy mówią, kiedy rok temu opowiadałaś tę anegdotę, to ona miała zupełnie inne zakończenie. No więc tak to bywa z pisarzami, prawda, że się koloryzuje. Tak, historia sama się gdzieś tam tworzy, gdzieś tam przychodzi, a potem jest ciężka praca, o tak, której pani często pisze, a jednocześnie czytelnicy znowu nie wierzą w tą ciężką pracę. Nie wierzą, ponieważ moi czytelnicy czasami mówią, że pochłaniają moje powieści, że czytają jednym tchem i że no, taki mam styl, że łatwo, lekko im się czyta. I wydaje im się, że skoro lekko się czyta, to mnie się lekko pisze. Nic bardziej błędnego. Ja należę do tej grupy pisarzy, którzy się nieprawdopodobnie mozolą nad każdym zdaniem. Ja wiem, że to, ja nie wiem, czy to dobrze świadczy opis. Nie chcę wartościować, ale wypisała pani tych, którym łatwo przyszło, tak, że w jedną noc napisali i tak, tak dalej. No, też mi się zdarzyło kiedyś na spotkaniu autorskim, jeden z czytelników zapytał, jakiś pan, pamiętam, że to był pan, zapytał, jak pani długo pisała tę książkę. Ja powiedziałam, że 2 lata. O matko, westchnął. Masłowska jest od pani lepsza, ona machnęła w ciągu 3 miesięcy i to przed maturą. To jest kryterium wartościowania, proszę zobaczyć. Nie dlatego lepsza, gorsza, wartościowsza, pokazująca inny świat, inny język. Nie. Tylko jak długo napisała, prawda? A jak jest z wierszami? Czy one też tak długo pani tworzy? Czy one tak długo powstają? Czy właśnie jest inaczej, że tu jest ten demiurg, ta iskra Boża, to objawienie i jest wiersz? Iskra Boża w wierszach, przy pisaniu wierszy, tu bym się zgodziła, tak. Ja myślę, że w moim przypadku tak to właśnie wygląda. Może dlatego tak mało wierszy piszę, kilka w ciągu roku, bo czekam na tę iskrę. Albo się zdarzy, albo przyfrunie, albo człowieka dziabnie, albo nie. Natomiast wie pani, że ja właściwie mało pracuję nad wierszami, bo w momencie, kiedy ja je zapisuję na kartce, to one są już absolutnie gotowe. Ja tylko potem wkładam do szuflady i czekam, aż się troszeczkę zcukrują. Patrzę wtedy z boku i wiem, które słowo wyrzucić. Oczywiście. To nie jest taka rzeźba w słowie, która gdzieś tam... Nie, ja zupełnie nie wiem. Najtrudniej mi mówić o moich wierszach, bo one wyłażą gdzieś z mojej podświadomości. Ja potem na nie patrzę z boku i ja się naprawdę dziwię, że to było we mnie i że ja to napisałam i że zrobiłam to tak, a nie inaczej. Przy pisaniu prozy jestem bardzo świadoma wszystkiego, co robię. Trzeba sprawdzać, prawda, żeby nie było pomyłek, żeby bohater gdzieś tam tak, czegoś nie potknął. W ogóle jedno zdanie można napisać na 1001 sposobów. Trzeba dbać o dramaturgię.
trzeba sobie jakąś fabułę ułożyć, no, trzeba mieć tę ideę, jak mówią Niemcy, prawda, żeby wiedzieć, co o czym. Ja zawsze wiem, o czym ja piszę, w przeciwieństwie do pisarzy, którzy mówią, że się tego dowiadują dopiero z recenzji. Ale nigdy to nie jest też tak do końca, że to jest powieść z tezą, prawda? Czy... Nie, znaczy przy powieściach młodzieżowych zdarza mi się, że jest jakaś teza, bo jednak no jakby się nie starać, ja nie chcę być nachalnie dydaktyczna, bo wiem, że to jest śmieszne, żałosne i tak dalej, ale wydaje mi się, że jakaś taka konkretna wartość w tej powieści młodzieżowej musi być wskazana. Ja o to dbam, bo proszę zauważyć, że ja dorosłego czytelnika nijak nie wychowam już, nie prawda? Iza Anoreczka, Karolina XL, tak. Zołzunie, ostatnia moja właśnie. Powieść o Zołzunie. Więc jest jakaś teza, jest taki smrodek dydaktyczny, jakby powiedział Wańkowicz, jak to mówił. Ale taki delikatny. W jednej z powieści, pomijając takie problemy, powiedziałabym, dnia codziennego, z którymi borykają się młodzi ludzie, tematy inicjacji, pierwszej miłości i tak dalej, spróbowała właśnie pani zachęcić, zarazić miłością do poezji. Nie wiem, czy to nie było przypadkiem niebo? Z widokiem na niebo. Tak, niebo z widokiem na niebo. A czy pani wie, pani Edyto, że to była... jedyna moja powieść młodzieżowa, której wydawca nie chciał wydać, powiedział, chyba zwariowałaś, kto ją przeczyta? Ja pójdę z torbami, ja pamiętam to jego przerażenie. I kiedy pytałam, dlaczego? On mówi, no przecież wykreowałaś takich bohaterów, którzy się porozumiewają za pomocą wierszy, fragmentów, poezji. Ja mówię, no ale zobacz, jak ja to wplotłam w treść, że te fragmenty wierszy 30 poetów tam cytowałam. Współczesnych i z odleglejszych epok. Ja mówię, zobacz, to dopiero wtedy zaczyna przemawiać, jeżeli młodzież ten fragment wiersza może utożsamić ze swoim życiem. To tak jak ja odkryłam Poświatowską dla siebie, bo ten fragment, kupiłam sobie pierwszą jako nastolatka w życiu szminkę i kiedy odkryłam wiersz Poświatowskiej w bibliotece szkolnej, nie wiem, miejskiej, otworzyłam książkę, tak na chybił trafił i przeczytałam, od kiedy ciebie poznałam, noszę w kieszeni szminkę. No i po prostu zamarłam. No ja miałam tę szminkę, tutaj ktoś pisze o szmince. Jak to się wszystko razem zlepiło z moim życiem, a to była Poświatowska, którą zaczęłam czytać wtedy i wszystkie wiersze okazały się być o mnie. Więc tak samo tłumaczyłam mojemu wydawcy. Ja mówię, zobaczysz, ja jakoś wierzę w młodzież. Młodzi czytają wiersze, szczególnie w okresie dojrzewania. Oni poszukują jakichś pięknych słów i już im brakuje czegoś własnego do tych SMS-ów i chcieliby zabłysnąć, no ale czym zabłysną? Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Każdy zna. Więc no i okazało się, że to jest książka, która jak do tej pory osiągnęła nakład chyba z 30 tysięcy sprzedanych egzemplarzy i miała kilka wydań. Więc to jest bardzo krzepiące, jeśli popatrzymy na naszą młodzież. A przekrój tych nazwisk poetyckich, które tam są wplecione, jest właśnie niesamowity, bo panią interesuje i klasyka, i literatura obca, ale i kobieca, tak? I gdzieś w tych zainteresowaniach poetyckich pojawiła się Szymborska. Mhm. I tutaj ciekawie prezentuje się książka, mamy ją tutaj. Mamy, a to Stare Dzieje. Tak, książka jest. Właśnie Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało, o Wisławie Szymborskiej jako noblistce, oczami pani, ale i innych pisarzy. Jakby pani nam opowiedziała, skąd był pomysł, dlaczego ta książka powstała, bo ona jest zupełnie inna niż to, co pani robiła do tej pory. Tak, a to dawne dzieje, bo to po wydaniu Nobla, ja zawsze 96, masz... 96, tak, więc już, tak, teraz 20 lat. No właśnie. Ja tak sobie zawsze marzyłam, że chciałabym przeprowadzić taki wywiad, rzekę z Wisławą Szymborską i o tym swoim marzeniu, zazwyczaj nie zdradzam marzeń, ale akurat o tym mówiłam na prawo i na lewo i moi wydawcy, wtedy miałam ich trzech, mówili,
zrób to. No ale oczywiście zawsze miałam jakieś inne pomysły. I pamiętam, że kiedy Wisława Szymborska dostała Nagrodę Nobla, to pomyślałam sobie, no to już koniec. No to już na pewno takiego wywiadu, prawda, nigdy nie przeprowadzę. No ale wtedy jeden i drugi wydawca zgłosili się do mnie, żebym jednak napisała książkę o Szymborskiej. Ja mówię, no ale jaką? No przecież teraz się wszyscy rzucą na poetkę. Szuflady się otworzą, profesorowie uniwersytetu wyciągną swoje eseje, gdzie ja tam do nich. No i wtedy wymyśliłam właśnie książkę o pisaniu książki, o mojej radości, o tym, jak bardzo lubię ja Szymborską i pomyślałam sobie, że na pewno jest wielu innych czytelników, którzy także ją lubią. Postanowiłam się do nich zwrócić i to jest książka o emocjach, o tamtym czasie, ale również o tym, ona jest pisana z punktu takiego, co lubisz w Szymborskiej i jak jakiś określony wiersz związał się z twoim życiem. Powiedz o tym, prawda? Opowiedz, więc bardziej o swoim życiu, o Szymborskiej we mnie, o Szymborskiej w innych czytelnikach. Takiej książki nie było. Tak, i dlatego ona została rzeczywiście nagrodzona jako najlepsza eseistyczna na Międzynarodowym Listopadzie Poezji w Poznaniu. I w ogóle to była książka bardzo lubiana, do tej pory jest lubiana przez czytelników. W tym klimacie właśnie powstała książka Ogrodnicy Północy. Tak, wtedy pamiętam, zwrócili się do mnie poeci z Gdańska, tak, Zbigniew Jachim, jak Władysław Zawistowski, zaproponowali mi napisanie o nich, czyli o grupie Wspólność, o nowej prywatności. Ja sobie pomyślałam, dlaczego ja? Znaczy, zadałam im to pytanie, przecież w Gdańsku jest Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, prawdziwy krytyk. A oni powiedzieli tak. Waśkiewicz już napisał książkę o nowej prywatności i Waśkiewicz by napisał o nas bardzo dobrze, w sensie zawodowo, prawda? Ale on nie napisze książki z Bajerem, tak się wtedy wyrazili kolokwialnie. Coś z Bajerem, innego coś by go innego. Interesowało w tej książce. Tak, on by po prostu napisał bardzo rzetelną analizę wierszy. Tak, prawda, tak. A ja po prostu podeszłam do tego na zasadzie takiej właśnie mojej fascynacji, po pierwsze, po drugie takiego zapatrzenia w tamtych poetów, których lubiłam i z którymi wiązały mnie. Do dzisiaj pani mnie, współpracuje, oczywiście, bo przecież łamy migotaniach, migotań. Tak, z którymi byłam związana również na takiej płaszczyźnie przyjacielskiej, więc jest to taka książka właśnie przyjacielska, ale wynikająca, prawdziwa, ponieważ wynikająca z moich dzikich fascynacji, które trwają do dzisiaj. A propos dzikich fascynacji, to epizod sosnowiecki. Muszę tutaj zapytać, że gdzie Gdańsk, a gdzie my tutaj województwo, szerzej powiedzmy województwo śląskie, prawda? Katowice, Sosnowiec, Będzin, tak. Gdzie też pani pracowała. Jak to się ma do siebie? Znaczy, odległości to no, co więc... fascynacje, prawda? Tak, fascynacje. Zawsze były dwie. Dwa wariactwa w moim życiu. Literatura i teatr. Ja kiedyś myślałam, że zwiążę się bardziej z teatrem, że będę pisała o teatrze, bo byłam korespondentką Gońca Teatralnego, tej słynnej gazety teatralnej, pierwszej prywatnej, która co tydzień wychodziła i relacjonowała to, co się dzieje w teatrach Polski. I ja pisałam o teatrach właśnie tutaj Górnego Śląska, Częstochowe także. Do Częstochowy jeździłam i do czeskiego Cieszyna. Pracowałam jako kierownik literacki w Teatrze Dzieci Zagłębia i pracowałam w Galerii Sztuki Ekstrawaganz. Prowadziłam, ale proszę zauważyć, że to się wszystko gdzieś tak razem łączy, bo ja po prostu tak mam. 20 lat prawie pracowałam w szkole, w liceum jako polonistka. To była praca, do której nie chodziłam za karę, którą bardzo lubiłam, ale dochodzi się do pewnego momentu i czegoś brakuje. I ja tak starałam się te skrzydła swoje rozwijać, rozszerzać, dotykać innych płaszczyzn, innych przestrzeni. I wtedy, no właśnie tak to bywa, że jak się bardzo czegoś chce, to się te okna otwierają. Jedne drzwi, tak jak to ksiądz Twardowski powiedział w jednym z wierszy, prawda, że jak Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno. W moim życiu też tak bywało. Coś się zamykało, ja myślałam, nie ma niczego przede mną, a tutaj było coś nowego. To moja wielka przygoda, tamte lata. To były lata 90. Ale wtedy też musiałam zdecydowanie zrezygnować z pracy w szkole, bo pisanie... pisanie powieści, pisanie recenzji teatralnej, praca w teatrze, to już był i dom, dzieci, zwierzęta w domu, to już tego wszystkiego było za dużo.
A potem musiałam dokonać kolejnego wyboru, bo musiałam zrezygnować w ogóle z dziennikarstwa jako takiego. No, pisanie literatury to bardzo zazdrosna rzecz. Jeśli jednak chciałam się skupić na powieściach, a wtedy już wiedziałam, że chcę iść tą drogą, no to musiałam zrezygnować z pisania o teatrze, zawodowego pisania, bo do tej pory mi się zdarza napisać jakąś recenzję, ale publikuję ją raczej na swoim blogu, który prowadzę od 7 lat, albo w portalu e-teatr, to znaczy e-teatr zazwyczaj przedrukowuje wtedy moje impresje. Generalnie jest pani bardzo nowoczesną pisarką. Od początku pisała pani z komputerem w tle, prawda? Te młode dziewczyny już miały komputer, już miały komórkę, już internet. Także gdzieś zawsze szła pani z duchem czasu. No staram się być taka nowoczesna. Pamiętam pierwszy komputer kupiłam dzięki mojej córce, bo wróciłam wtedy z Norymbergi ze spotkania autorskiego i przywiozłam jakieś solidne honorarium. No i moja córka natychmiast obliczyła, że starczy na komputer. No i rzeczywiście, ale nauczyłam się wszystkiego sama, bo ja nie mam cierpliwości, ja jednak wybiórczo się uczę tylko tych rzeczy, które są mi potrzebne. I najpierw myślałam o tym, żeby się zapisać na kurs, ale proszę pani, to jest... Trzeba było chodzić na ten kurs. Nie, ale po prostu każdy rezygnował. Ktokolwiek próbował mi cokolwiek tłumaczyć. Dla mnie się tajemnica zaczynała w momencie, kiedy ktoś mi zaczynał tłumaczyć. I nikt nie miał dla mnie cierpliwości. Ja sobie myślałam, mój Boże, to ja tylu maturzystów w świat wypuściłam i miałam cierpliwość, a dla mnie nikt nie ma cierpliwości. No i w końcu poradziłam się Krysi Siesickiej, która choć starsza ode mnie, wiedziałam, że też stuka swoje książki na komputerze. I ona mi od razu powiedziała, mówi, nie zatrudniaj żadnego informatyka, ty sobie kup książkę Komputer dla topornych i ty zobaczysz, że coś z niej skorzystasz, wszystkiego się po trochu nauczysz. Metodą prób i błędów. W swoich książkach bardzo często przemyca pani nie tylko wiersze, ale w ogóle różnego rodzaju dzieła literackie, filozoficzne, nawet z teorii literatury. To jakby one są punktem wyjścia do jakiejś głębszej refleksji o życiu. Właściwie się zastanawiam, czy jest możliwe przeczytanie, nadgonienie tego wszystkiego, co pani już tam gdzieś wplotła i jak pani dobiera sobie lektury. Bo teraz ukazuje się tyle różnych książek, że to jest wręcz niemożliwe, żeby nadążyć. A ja wcale nie nadążam. Nie, ja tego właśnie, ale nawet już tego sobie nie mam za złe, że nie nadążam. W tej chwili to ja już bardzo wiem, co ja chcę czytać i działam wybiórczo. Czytam wybiórczo. Napisała pani 40 książek, to jest... Pracowita jestem. Bardzo. Tym bardziej, że zaczęła pani dość późno, bo kobietom się nie mówi o wieku. Nie, ale bardzo proszę. W 89? To był mój debiut, tak? Kiedy wydałam pierwszą książkę, miałam 40 lat, teraz mam 62, niedługo 63. Jestem babcią i mam 3 wspaniałych wnuków. I dlatego na zakończenie chciałabym powiedzieć, że tutaj babcia siedzi, która zapewnia atrakcyjne, zabawowe dzieciństwo. I myślałam, że tak to kiedyś będzie, że najpierw były książki dla córek, troszkę dla siebie, dla dorosłych córek też przy okazji, tak. A teraz będzie dla wnuków. To mój debiut w tej dziedzinie. Pierwsza książka dla dzieci, napisałam ją dla moich 3 wspaniałych wnuków, bo to jest zawsze tak, ja przychodzę, babciu, co masz, no ile można tych zabawek kupić, jak oni już mają sklepy z zabawkami w domu, dzieci nasze mają wszystko. Więc ja powiedziałam, mam dla was pierwszy rozdział książki. No więc jeden wnuk powiedział i drugi powiedział, babciu, przeczytaj, w końcu usiedli wszyscy. No i największa radość to była wtedy, kiedy pod koniec powiedzieli, czytaj dalej, a dalej nie było. A za tydzień zadzwonili, powiedział, babcia, masz drugi rozdział, musiałam napisać. Zapraszamy do kupowania książek pani Marty Fox, do czytania ich oczywiście, a najmłodszym do prezentowania do poduszki przybij piątkę. Jakbym mogła prosić. Do widzenia.